Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStrik. Jak widzicie, jestem otoczony ze wszystkich stron lampami LED-owymi, bo dzisiaj przygotowałem dla Was krótką recenzję nowych lamp od marki Glare One. Marka Glare One to jest nowość na polskim rynku. Oferuje ona lampy o bardzo rozsądnym stosunku jakości do ceny, więc jeśli zaczynacie swoją przygodę z filmowaniem albo robicie pierwsze portrety bądź jakieś zdjęcia produktowe i nie chcecie wydawać jakichś ogromnych kwot na oświetlenie, to warto zwrócić uwagę na produkty tej firmy, bo myślę, że są one naprawdę fajne, a kosztują niewiele. Zaczniemy sobie od dwóch paneli LED-owych, a potem opowiem Wam o tych większych lampach, które stoją za mną. Pierwszym modelem, który chciałem Wam pokazać, jest 12-watowy panel LED-owy. Jest to najtańsza lampa w ofercie, kosztuje zaledwie 200 zł. Lampa oferuje współczynnik CRI-95, więc o odwzorowanie barw nie trzeba się tutaj martwić i może pracować w temperaturze barwowej od 2700 do 6000 Kelvinów, więc nie tylko możemy dostosować barwę światła do warunków, w jakich pracujemy, ale również możemy używać tej lampy jako takie oświetlenie efektowe, postawić ją sobie gdzieś za sobą, bądź zasymulować jakiś zachód słońca. Na różne sposoby można tą lampę używać. Lampa może pracować na dwóch rodzajach zasilania, albo możemy wykorzystać standardowy zasilacz, który dostajemy w zestawie, ale jeśli nie mamy w danym miejscu źródła prądu, to spokojnie możemy też pracować na zewnętrznej baterii. Jest to model NPF. Sama obsługa lampy jest bardzo prosta. Mamy jedno pokrętło i dwa guziki oraz mały ekran. Możemy w szybki sposób zmieniać moc lampy oraz temperaturę barwową, albo zmieniać kanały i grupy, dlatego że ta lampa, jak i wszystkie lampy Glare One, które tutaj widzicie, mogą pracować z pilotem bezprzewodowym. Jest to taki pilot, za jego pomocą mogę bardzo szybko zmieniać moc lamp oraz ich temperaturę barwową. Tak jak widzicie zresztą teraz, światło mamy albo cieplejsze, albo zimniejsze. Możemy też dzielić lampę w grupy, więc teraz mam w jednej grupie te dwie lampy, a te, które pracują za mną, są w osobnej grupie i w ten sposób mogę szybko zmieniać ustawienia lamp w studiu. Sam pilot kosztuje 69 zł i rzadko się zdarza, żeby przy tak tanich lampach była taka możliwość, więc jest to na pewno bardzo duży plus tych produktów. Wracając do lampy. Ma ona wbudowany dyfuzor, więc oświetlenie już bezpośrednio z lampy jest bardzo miękkie. Jest ona lekka, całkiem dobrze wykonana z tworzywa sztucznego. Możemy ją tutaj na dole mocować albo do standardowego gwintu statywowego, albo na sanki w naszym aparacie bądź kamerze, bo ma tutaj też wbudowaną gorącą stopkę. Przechodzimy sobie do kolejnego produktu, jest to już mocniejsza lampa, 20-watowa i oprócz większej mocy różni się ona też tym, że mamy wbudowane wrota, więc możemy to światło od razu sobie bezpośrednio z lampy ukierunkować oraz mamy tutaj taki wyjmowany dyfuzor, więc światło może być albo twarde, takie jak teraz, albo miękkie po założeniu tego dyfuzora. Niestety tutaj pojawia się jedna wada tej lampy. Dyfuzor nie jest w żaden sposób blokowany, więc kiedy lampa jest rozłożona, może zdarzyć się, że on przez przypadek nam gdzieś z niej wypadnie, więc na to trzeba zwracać uwagę i to mogłoby być w przyszłości poprawione. Lampa może też pracować z trochę większym zakresem temperatury barwowej, bo pracuje od 2700 do 6500 Kelvinów. Również może pracować na zasilaczu, który dostajemy w zestawie lub na zewnętrznej baterii. Również pracuje z pilotem bezprzewodowym. Sama obsługa lampy jest dokładnie taka sama. Mamy dwa przyciski, ekran i jedno pokrętło. Ta lampa jest trochę droższa, kosztuje 369 zł, ale jeśli potrzebujecie trochę mocniejszego oświetlenia z możliwością zmiany światła z twardego na miękkie, to warto zwrócić uwagę na ten model. Jak widzicie, zmieniłem już oświetlenie. Teraz powiem Wam coś o tych większych lampach. Na początek lampa LED 600D. Jest to oświetlenie 60-watowe, więc już takie mocniejsze. Spokojnie możemy wykorzystać ją jako główną lampę w takim małym studiu, w jakim ja tutaj na przykład pracuję. Lampa może pracować na zasilaniu z sieci, ale co bardzo ciekawe, również może pracować na zewnętrznych bateriach. Są to również akumulatory NPF, takie same jak w tych małych panelach LED-owych, z tym, że do tej lampy wchodzą takie akumulatory 2, jest tutaj na nie miejsce pod klapką na górze.
To jest rzadkie w tak budżetowych lampach, więc myślę, że jest to bardzo duży plus tego oświetlenia. Temperatura barwowa to 5500 kelwinów, czyli taka odpowiadająca światłu dziennemu. Lampa jest bardzo prosta w obsłudze, mamy z tyłu tylko jedno pokrętło do zmiany jej mocy oraz przycisk, który służy jako włącznik oraz za jego pomocą wybieramy źródło zasilania. Kiedy ustawiamy ją na DC, to pracuje z baterii, kiedy ustawiamy na AC, to pracuje ze stałego zasilania. Sama lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego, nie jest to jakieś tworzywo najwyższej jakości, ale dzięki temu jest naprawdę lekka. W zestawie otrzymujemy taką standardową czaszę, daje ona bardzo twarde światło, ale mamy tutaj standardowe mocowanie Bowens, więc bez problemu bardzo dużą liczbę dyfuzorów, jakichś czasz i innych akcesoriów oświetleniowych do tego oświetlenia podłączymy. Tutaj na mocowanie do statywu oświetleniowego mamy też specjalne miejsce na parasolkę. Lampa ma wbudowany wentylator, który działa naprawdę cicho, więc również przy filmowaniu nie powinno być tutaj żadnych problemów. Dzięki temu, że ten wentylator tutaj jest, no to myślę, że nie będzie problemu z przegrzewaniem się tego oświetlenia. Serii tej lampy to 96, więc mamy tutaj również wysoką jakość tego światła i o barwy nie trzeba się martwić. Lampa kosztuje tylko 699 zł, jak za takiej jakości światło z możliwością bezprzewodowej obsługi oraz z możliwością pracy na zewnętrznej baterii. Uważam, że jest to bardzo korzystna cena i warto zwrócić uwagę na ten model. Znajdziecie go już na pewno na naszej stronie. Ostatnia lampa ma już bardzo dużą moc, jest to 150 W. Bez problemu możemy używać ją jako główne oświetlenie na naszych planach filmowych. Lampa jest wykonana już zdecydowanie lepiej, jest ona z metalu. Ma tutaj aktywne chłodzenie, więc również z przegrzewaniem się nie powinno być problemu. Jej serii to 95, a temperatura barwowa to 5500 kelwinów. Sama obsługa lampy jest równie prosta jak pozostałych modeli. Mamy jedno pokrętło z przyciskiem, możemy zmieniać szybko moc oraz kanały i grupy. Pracuje ona na stałym zasilaniu oraz ma ona mocowanie Bowens, więc wszystkie akcesoria z tym mocowaniem również do niej podłączymy. Lampa kosztuje 1400 zł, więc jeśli szukać już takiego naprawdę mocnego, solidnego źródła oświetlenia, to zwróćcie uwagę na ten model. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście te lampy znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem. Tak jak mówiłem Wam na początku tego materiału, uważam, że charakteryzują się one świetnym stosunkiem jakości do ceny i myślę, że będą się cieszyły dużą popularnością wśród użytkowników. Oczywiście zajrzyjcie na naszego Instagrama i Facebooka, linki wyświetlą Wam się tutaj na dole. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!